Nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i z pasji jestem psychologiem sportu. Jestem ekspertem z portalu treningbiegacza.pl od początku jego istnienia, a także autorem książki pod tytułem Ile sił w głowie? Psychologiczny niezbędnik biegacza, która ukazała się w zeszłym roku nakładem wydawnictwa Trening Biegacza. Przez ostatnie kilka tygodni miałem wielką przyjemność testować dla Was buty Saucony Type A9, typ A9. To były naprawdę bardzo intensywne dni treningowe, bo Saucony Type A9 jest butem typowo startowym, który przeznaczony jest do tego, żeby bić w nim swoje rekordy życiowe i biegać coraz to szybciej, zarówno podczas zawodów, jak i mocnych treningów tempowych. But przeznaczony dla biegaczy ze stopą neutralną jest dość minimalistyczny, drop 4 mm. Z moich testów wynika, że nadaje się na dystansę tak do 10 km, chociaż producent twierdzi, że mogłyby nawet pokonać dystans maratoński. Ja poddaję w wątpliwość to, szczególnie dla osób z moją tuszą i doświadczeniem biegowym. Zastanowiłbym się nad tym, czy biegać w nich dłużej niż te 10 km. Na pewno dużym plusem tego buta jest to, że no w pewnym sensie sam domaga się do tego, żeby wydłużyć w nim krok i jednocześnie zachować odpowiednią technikę biegu. Wydaje mi się też, że dużym takim plusem tego buta jest to, że system mocowania pozwala w stopie czuć się komfortowo od tak naprawdę pierwszego dnia użytkowania. Nie wiem, jak ten system sznurowadeł został skonstruowany dokładnie, ale ja mam wrażenie, że on się w jakiś magiczny sposób blokuje i pozwala pięcie w cholewce, która jest dosyć miękka, utrzymać się i czujemy się w nich dobrze od pierwszego dnia użytkowania. Na minus na pewno nie jest to but uniwersalny, chociaż nie wiem, czy to można traktować w kategoriach minusów. Nie będzie on dla każdego biegacza. Nie polecałbym go biegaczom początkującym, a także tym, którzy no, charakteryzują się nieco większą wagą. Nie polecałbym go też także do startów powyżej tych 10 km, o których wcześniej powiedziałem. No i nie polecałbym osobom, które boją się pastelowych kolorów. Mi osobiście ta estetyka buta przypadła do gustu. W fajny sposób rozjaśniła moją raczej jednolitą, monotonną garderobę biegową. Podsumowanie. Na pewno jest to but, który biegacze chcący poprawiać swoje wyniki mogą wypróbować i przetestować. Myślę, że nie pożałują. Dzięki za wysłuchanie tej recenzji. Pozdrawiam wszystkich biegaczy.